Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, drugi dzień totów i kolejne dwa SBC i powiem wam szczerze, jestem zaskoczony, myślałem, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o SBC, ale widocznie EA będzie dawał je jednak codziennie, także naprawdę cieszę się z tego bardzo, że nie będzie to jak podczas Footmas, że dali pierwszy dzień i było to SBC chyba na 4 dni czy coś w tym stylu i SBC podczas Footmas było tak naprawdę chyba ze 3 opaczki, także cieszę się, że będą SBC prawdopodobnie codziennie do końca tygodnia. Za chwilkę sobie to oczywiście zrobimy. Mam jeszcze SBC, dodali o rozbudowy z wszystkich lig jakie są. Tego raczej wam nie polecam, chyba że macie niewymiennych zawodników i zostawić sobie to na niedzielę, jak będą wszystkie, znaczy nie wiem czy niedzielę, jak będą po prostu wszystkie karty Team of the Year dostępne w paczkach. Wtedy sobie te paczki po prostu otworzyć, bo teraz po prostu się tego nie opłaca. I mamy jeszcze nową ikonę w SBC i jest to George Best. Dobra, także co, bierzemy pierwsze SBC, wyzwanie Toty. Niestety szkoda, że tak samo się nazywają te SBC, że nie postarali się chociaż nazwać tego inaczej, nie wiem, Toty SBC numer 3 czy 4 czy coś w tym stylu. Dla mnie jest to szkoda, bo oczywiście ludzie szukają tego po nazwach, a wszystkie SBC mają taką samą nazwę, więc każdy kto będzie szukał tego SBC, żeby sobie zrobić na przykład jak najdalej czy coś w tym stylu, będzie po prostu trafiał na moje pierwsze wideo z wczoraj i nie będzie wiedział o co chodzi, że wiecie, jest takie samo niby nazwa SBC, a jest, są inne wymagania i tak dalej, inne SBC, więc to trochę szkoda, że nie postarali się, nie zrobili tego w inne nazwy, ale no cóż. Opłaca się naprawdę zrobić SBC, bo jest paczka za 25 tysięcy w tym SBC i w tym jest paczka piłkarzy Electrum, więc chyba takie same paczki jak są, jak były wczoraj. Tutaj ogólna ocena 79, więc tutaj zmienili tylko i wyłącznie to, że jest, było 4 zawodników złotych, dzisiaj zmienili to na ogólną ocenę, więc trochę drożej jak wczoraj, ale paczki myślę, że są i tak w miarę okej. Jak ktoś chce sobie zrobić, oczywiście tutaj macie zespół do zrobienia. Ja wszystkie karty mam, jak widzicie, znaczy może nie wszystkie, ale większość mam niewymiennych albo po cenie Quixelu po prostu. A tutaj macie karty Toty, właśnie dzisiejsze pomocnicy są dostępni przez 24 godziny. Wczoraj powiedziałem, że są dostępni przez 2 dni, są przez 24 godziny dostępni. Napastnicy byli dostępni przez 24 godziny i tak samo będzie z pomocnikami i obrońcami razem z bramkarzem i potem prawdopodobnie będzie cała drużyna Team of the Year w paczkach. Zobaczcie tą kartę De Bruyne, naprawdę coś niesamowitego. Tak samo karta Kante, to są po prostu najlepsze karty w grze jakie będą w FIFA 19. I ostatnia karta Luki Modricia, 99, naprawdę no, kosmiczne statystyki. Nawet nie ma jak dać tej karcie jakikolwiek styl gry, bo wszystko naprawdę, wszystko powyżej 90. To jest w ogóle pierwsza albo jedna z niewielu, która ma statystyki powyżej 90, praktycznie każdą na karcie. Możecie też napisać, czy jest to pierwsza karta, gdzie ma każdą statystykę powyżej 90. Zgłaszamy skład i lecimy odebrać paczki i oczywiście jeszcze dzisiaj zrobię prawdopodobnie odcinek z paczek właśnie z tego wyzwania Toty. Jeżeli chcecie to piszcie w komentarzach lub jeszcze zrobię live'a, ale tego jestem, nie jestem tego pewien, jeżeli nie zrobię odcinka to raczej zrobię właśnie live'a dzisiaj takiego krótkiego, godzinnego mniej więcej właśnie z tych paczek i jeszcze zrobimy sobie SBC ligowe na moim koncie głównym z Championship. Jak mówiłem w tym drugim SBC było same złote karty wymagania, ale jest inna paczka niż była wczoraj, były 3 karty rzadkie. Dzisiaj jest 6 kart rzadkich, więc zaczniemy sobie od paczki za 25 tysięcy z samymi zawodnikami. Oczywiście piszcie czy wy trafiliście jakąś dobrą kartę, zobaczymy czy my w końcu trafimy, ja dzisiaj robiłem odcinek, mamy w pierwszej ekrany. Dzisiaj robiłem wcześniej odcinek, bo otworzyłem prawie 50 paczek i nie trafiłem, chyba trafiłem nie wiem, ze 4 ekrany, więc naprawdę drop jest niesamowicie uważam obniżony. Więc piszcie oczywiście co wy trafiliście za to SBC, czy trafiliście już jakąś kartę Team of the Year. Więc jak możecie zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału zasubskrybujcie, otwieramy ostatnią paczkę w dzisiejszym odcinku. Niestety walkoutu nie będzie, ale są chociaż ekrany, 2 razy ekrany. Także jest w miarę okej, naprawdę na ten drop co jest w tym momencie z paczek jest to Alvaro Morata 83. Więc co, także to było tyle i widzimy się albo w kolejnym odcinku, albo na live'ie. Po 21, po 22 możliwe, ale naprawdę, jeżeli będzie live, to będzie to naprawdę bardzo krótki live. Na razie.